Od razu uprzedzam, że to nie będzie typowa recenzja, w której skrupulatnie przyjrzę się każdej funkcji, a później jak najbardziej obiektywnie postaram się ocenić, czy Apple Watch to dobry sprzęt, czy nie. To bardziej film dla ludzi, którzy nie mają Apple Watcha ani w ogóle żadnego smart zegarka i zastanawiają się nad jego zakupem. A konkretnie zastanawiają się, czy jest im w ogóle potrzebny, bo wbrew pozorom wydaje mi się, że to dość częsty problem. Sam bardzo długo myślałem, czy realnie będę z niego korzystał, czy po prostu potrzebuję nowej zabawki, która znudzi mi się po kilku tygodniach. No, problemy pierwszego świata na pełnej. W każdym razie w końcu kupiłem model SE drugiej generacji z samym GPS-em i po blisko roku użytkowania, szczerze mówiąc, wciąż nie jestem przekonany. To znaczy, z jednej strony to jest naprawdę fajny, zaawansowany technologicznie, wielofunkcyjny sprzęt. Z drugiej nie wykorzystuję nawet połowy jego możliwości, a do tego ma jedną wadę, która doprowadza mnie do szału, także zapraszam na film. Zacznę od tego, co mi się w tym zegarku naprawdę podoba. Po pierwsze, intuicyjny interfejs i prostota obsługi. Nie mam zbyt dużego porównania z konkurencją, ale bawiłem się trochę Garminem, konkretnie chyba Fenixem 7S, i no, nie ukrywam, że się od niego odbiłem. To znaczy, zrobił na mnie wrażenie sprzętu zbyt specjalistycznego. Miałem też przez chwilę Huawei Watch GT4 i ten był już dużo prostszy, ale jednak z Apple Watchem polubiłem się najbardziej. Mamy tu naprawdę ładny, dotykowy wyświetlacz, klikające pokrętło, czy jak to się profesjonalnie mówi, koronę, i jeden przycisk. I to w zupełności wystarcza. Początkowo trochę się bałem, że nawigowanie po tym menu pełnym okrągłych, malutkich ikonek będzie trudne, ale okazało się, że niepotrzebnie. Po pierwsze, ekran jest wystarczająco precyzyjny, a po drugie, rzadko kiedy w ogóle z tego menu korzystam, ale do tego wrócimy za chwilę. Tarczę można sobie skonfigurować pod siebie, wybrać bardziej klasyczną albo nowoczesną, dodać najbardziej potrzebne skróty, nic rewolucyjnego, ale działa to po prostu dobrze. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest zegarek dla zupełnie innego użytkownika niż wspomniany wcześniej Garmin, więc ten prosty, w większości dotykowy interfejs, no nie dla każdego będzie zaletą. Kolejną rzeczą, która sprawiła, że ostatecznie postawiłem właśnie na Apple Watcha, jest perfekcyjna integracja z ekosystemem Apple. Niby oczywista rzecz, ale nie był to jedyny możliwy wybór, bo zegarki innych producentów są w stanie współpracować z iPhone'ami. W drugą stronę to niestety nie działa, to znaczy Apple Watcha sobie z Androidem nie połączycie. Uznałem jednak, że skoro mam już inne urządzenia Apple, to chciałbym, żeby wszystkie się między sobą jak najlepiej dogadywały, i to faktycznie działa. Idealnie. Tutaj wszystko dzieje się automatycznie, bez zbędnego kombinowania, grzebania w ustawieniach, parowania, konfigurowania itd. Chodzi m.in. o takie rzeczy jak automatyczne odblokowywanie MacBooka, to znaczy mając założony zegarek nie muszę wpisywać hasła ani używać Touch ID, bo system wie, że to ja. Niby pierdoła, ale bardzo wygodna. Świetna jest też możliwość zdalnego odbierania połączeń. Co prawda korzystam z tego bardzo rzadko, bo zdecydowanie wolę rozmawiać przez telefon, ale czasami, kiedy na przykład zostawię go w sypialni i gotuję, to mogę awaryjnie odebrać i pogadać w taki sposób, albo odebrać, wytrzeć ręce, pójść po telefon i kontynuować rozmowę już normalnie. Dalej, haptyka, czyli wibracje, które no właśnie nie są typowymi wibracjami. To znaczy, kiedy zegarek chce o czymś poinformować, to wrażenie jest bardziej takie, jakby ktoś nas delikatnie stukał w nadgarstek. I pomijając klasyczne powiadomienia, ja doceniam to przede wszystkim w dwóch sytuacjach. Podczas snu, a konkretnie budzenia, zdecydowanie wolę to delikatne stukanie w rękę niż to. Natomiast druga sytuacja, to będzie dość nieoczywiste, to jazda samochodem. Ja przeważnie jeżdżę z nawigacją, ale wyciszoną. Nie lubię, kiedy muzyka jest co chwilę przerywana i wystarcza mi podgląd na mapę. Ale czasami się zasłucham albo zagadam, jeżeli jadę z kimś, i wtedy ratują mnie właśnie wibracje. To znaczy, kiedy mam zegarek i zbliżam się do miejsca, w którym trzeba będzie wykonać jakąś akcję, to Apple Watch informuje mnie o tym delikatnymi wibracjami. I wtedy wiem, że powinienem rzucić okiem na mapę, żeby się odpowiednio do manewru przygotować. Ostatnią istotną dla mnie kwestią były funkcje sportowe. Treningowe.
Wiadomo, nie jest to aż tak rozbudowane jak w przypadku Garmina, ale akurat ja nie nurkuję, nie uprawiam pięcioboju, nie wspinam się na ośmiotysięczniki, po prostu czasami biegam, chodzę na długie spacery albo coś tam się poruszam na siłowni. Mamy tu bieg w plenerze, marsz, trening siłowy, rower, pływanie, orbitrek, taniec czy nawet kickboxing. Ale jak ktoś chce, to zawsze może sobie zainstalować inną, bardziej specjalistyczną aplikację. Dodatkowo zależało mi na tym, żeby nowy zegarek trochę mnie do ruchu motywował. Ja potrafię spędzić przy komputerze po 10-12 godzin dziennie i czasami naprawdę zapominam o ruchu, a potem przychodzi wieczór i okazuje się, że cała moja aktywność polegała na tym, że 3 razy poszedłem do łazienki i 2 razy do kuchni. Wiadomo, że jak się naprawdę chce zmienić tryb życia, to nie trzeba kupować w tym celu specjalnego, drogiego zegarka. Wystarczą chęci i lepsza organizacja czasu, ale u mnie zakup Apple Watcha naprawdę pomógł. To znaczy, zegarek co godzinę przypomina mi, że powinienem wstać i trochę się poruszać, a do tego mam na głównym ekranie tak zwane pierścienie aktywności. I naprawdę się wkręciłem w ich zamykanie, to znaczy realnie motywuje mnie to do tego, żeby ruszyć tyłek i przynajmniej trochę w ciągu dnia pochodzić. Wieczorem zamiast jechać do sklepu samochodem, specjalnie robię sobie spacer albo nawet wracam dłuższą drogą tylko po to, żeby zamknąć okręg. Głupie? No, może trochę tak, ale działa i pomaga w wyrobieniu lepszych nawyków, przynajmniej u mnie. Świetną opcją w kontekście aktywności fizycznej jest też możliwość zgrania muzyki albo podcastu bezpośrednio na zegarek. W przypadku wersji z obsługą eSIM-a nie ma takiej potrzeby, ale ja kupiłem tańszą z samym GPS-em. Używam do tego aplikacji Apple Music, nawet nie ze względu na to, że ma lepszą jakość dźwięku niż Spotify, tylko po prostu opłacam Apple One. Więc skoro już mam do tego dostęp, to korzystam, a działa na tyle dobrze, że w ogóle nie myślałem o zmianie na coś innego. Tyle jeśli chodzi o rzeczy, których w mniejszym lub większym stopniu realnie potrzebuję. Przechodzimy do wad. Na początek rzecz, która doprowadza mnie do szału, a która dla wielu będzie po prostu dyskwalifikująca. Bateria. Oczywiście wiedziałem o tym przed zakupem, ale uwierzyłem ludziom, którzy twierdzili, że w sumie to nie jest taki poważny problem i spokojnie można się do tego przyzwyczaić. No to ja się nie przyzwyczaiłem. I nawet nie chodzi o to, że tak na chłopski rozum konieczność codziennego ładowania zegarka nie jest normalna. Chodzi o to, że Apple nie funkcjonuje w próżni, tylko ma konkurencję, która oferuje zdecydowanie więcej. Huawei czy Garminy potrafią działać nawet do 2 tygodni. Apple Watch tak do maksymalnie 2 dni. Oczywiście zwykły, Ultra trzyma trochę dłużej, ale wciąż krótko. I to jest poważny problem, to znaczy obok telefonu dochodzi kolejne urządzenie, o którym trzeba ciągle pamiętać i kontrolować jego stan naładowania. Albo wyrobić sobie nawyk codziennego ładowania w nocy, tylko wtedy trzeba zrezygnować z monitorowania snu i budzenia wibracjami. Zdecydowanie zbyt wiele razy zdarzało się, że po prostu o tym zapominałem i później już poza domem okazywało się, że zegar nie działa. A niestety nie da się go podładować równie łatwo jak telefonu, bo wymaga specjalnej ładowarki. I jeżeli jej nie zabierzemy, na przykład na kilkudniowy wyjazd, to kaplica. To znaczy istnieje bardzo niewielka szansa, że ktoś nas takim kablem poratuje, a też nie kupi się go za grosze na każdej stacji benzynowej. Jednak największym problemem w moim przypadku, tak naprawdę podważającym sens zakupu Apple Watcha, jest fakt, że wszystkie te świetne funkcje, o których opowiadałem, tak naprawdę nie są mi niezbędne. I przeważnie albo korzystam z nich bardzo rzadko, albo są to rzeczy na tyle nieistotne, że spokojnie mógłbym z nich zrezygnować. I uświadomiła mi to sytuacja, którą jakiś czas temu opisałem na swoim X-ie. Pojechałem na weekend do rodziców, zapomniałem ładowarki, a że Apple Watch nie był naładowany do pełna, to padł już pierwszego dnia. Schowałem go więc do plecaka i przypomniałem sobie o tym tydzień później. Przez tydzień nie zdarzyła się ani jedna sytuacja, która skłoniłaby mnie do zastanowienia, gdzie jest zegarek. Realnie brakowało mi tylko funkcji monitorowania treningu i właśnie to sprawiło, że w końcu zacząłem poszukiwania. Ale powiedzmy sobie szczerze, do tego wystarczyłby mi jakiś Mi Band za 200 zł. Natomiast cała masa funkcji, którymi jarałem się na początku, tuż po zakupie, takich jak kalkulator, aplikacja pogodowa, sterowanie aparatem z podglądem na żywo, jakieś apki do parzenia kawy w Areopressie, timer, przelicznik jednostek i tak dalej, to wszystko równie dobrze mogłoby dla mnie nie istnieć. Bo zawsze, kiedy muszę zrobić coś konkretnego, i tak sięgam po telefon.
Po prostu jest to dla mnie dużo wygodniejsze, a w 99% sytuacji telefon i tak mam przy sobie. Uświadomiłem sobie, że nawet nie płacę zegarkiem, bo z reguły wygodniej jest mi jedną ręką sięgnąć do kieszeni, wyjąć telefon, aktywować Apple Pay'a, zapłacić i schować, niż drugą ręką sięgać do zegarka, bo przeważnie trzymam tu jakieś zakupy, torbę, plecak albo cokolwiek. Po jakimś czasie zacząłem się też zastanawiać, ale to już tak na marginesie, czy fakt, że zegarek na bieżąco informuje mnie o wszystkim, to na pewno zaleta. Bo zgodzicie się chyba, że dzisiaj dużym problemem jest nadmierna ilość bodźców. Cały czas ktoś pisze, dzwoni, przychodzą jakieś maile, powiadomienia z social mediów, rabaty, promocje, telefon non-stop zabiega o naszą uwagę. A mając smart zegarek, jesteśmy jeszcze bardziej podłączeni do sieci i przyznam szczerze, że czasami jest to trochę przytłaczające. Ale tu już wchodzimy na grunt natury bardziej psychologicznej niż technologicznej. W każdym razie, mimo że generalnie jestem z tego zegarka zadowolony i będę go dalej używał, to wiem, że mógłbym się z nim rozstać w każdej chwili. I w zasadzie nic by się w moim życiu nie zmieniło. Utrata iPhone'a byłaby bardzo bolesna, MacBooka jeszcze bardziej. Nawet za AirPodsami bym trochę tęsknił. Ale to, no, fajny gadżet. Po prostu. Chociaż jeszcze raz podkreślam, dla mnie. A, no i na koniec chciałem powiedzieć dosłownie dwa słowa na temat jakości wykonania. Wiem, że ludzie na to narzekają, że obudowa się ściera, a ekran łatwo rysuje, ale ja po roku nie mam na swoim egzemplarzu żadnych śladów użytkowania. Fakt, że raczej dbam o elektronikę, ale bez przesady. Parę razy mi upadł, nosiłem go w plecaku, przypadkowo walnąłem w ścianę, zahaczyłem o stół i nic. A przypominam, że to SE2, czyli nie żadna stal ani tytan, tylko aluminium. Mam nadzieję, że ten materiał chociaż trochę pomoże Wam w podjęciu ewentualnej decyzji o zakupie smartwatcha. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.